Hej, cześć, Siemonko Witnowskich, bardzo, bardzo serdecznie w najnowszym odcinku kariery Górnika Zabrze. Dzisiaj zmierzymy się w Lidze Mistrzów z Benfiką, na wyjeździe z Wisłą Płock oraz u siebie z Arką Gdynia, kurczaczki Dynia. Ale zanim jeszcze przejdziemy do skrótów, to bardzo chciałbym wam powiedzieć, że w piątek, czyli jutro o godzinie 18 odbędzie się dość duży stream u mnie na kanale. Chciałbym zrobić 10 draftów i na koniec zrobić jakiś opening. Poza tym mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć kartę do telefonu, że wy też będziecie mogli zadzwonić do mnie na streama i wybrać od was wasze karty. Takie ingerencja z wami. Też będzie konkurs o 20 paysafe kart na pewno, jeśli tam wbicie określoną ilość followów na Instagramie, oczywiście wszystko podane. No i co ileś tam subów czy lajków pod streamem, będzie też dodatkowa paczka. W ogóle wszystko jest nowe, nowego OBS-a pobrałem, overlay jest, więc te streamy na pewno będą na wyższym poziomie niż do tej pory. Wypijemy sobie piwko, ewentualnie 5. Może jeszcze kogoś mi się uda ogarnąć, jednego z ziomeczków na streama, to jeszcze nad tym popracuję. Więc wydaje mi się, że warto wbić na tego streama. Ustawcie sobie dzwonka, jak jeszcze nie macie go ustawionego, bo na pewno w tej sytuacji się przyda. Ale zobaczcie też na kontuzję, patrzcie, Olkowski, Zalewski i Angulo, no trzech naprawdę fajnych piłkarzy, szczególnie Zalewski i Angulo mają kontuzję, no boli to bardzo. Więc przypominam, piątek, godzina 18, stream, walnijcie w dzwona, aby dostać powiadomienie i go nie przegapić, bo mi się wydaje, że będzie warto, no kurczę, może jak uda nam się wbić określoną ilość tych followów na Instagramie, to ktoś wygra 20 paysafe card. No i mi się wydaje, że też to będzie taki sztosik stream, więc zapraszam prawdę bardzo gorąco i serdecznie, ale teraz zapraszam was na skrót tego spotkania. Pierwszy mecz Górnika Zabrze w Lidze Mistrzów, który jest odbywany na wyjeździe. Przypominamy, że u siebie wygraliśmy z PSG 3-1 i przegraliśmy także 3-1 z Barceloną. Górnik Zabrze jest na drugim miejscu, co nam daje fajne pole do popisu, jeżeli byśmy chcieli ewentualnie awansować czy grać w Lidze Europy. Bo nie ukrywajmy, Benfica z tych trzech zespołów, które zostały dolosowane do Górnika, no jest najsłabszą drużyną, ale no Benfica, no nie ukrywajmy, też jeden z lepszych europejskich zespołów i też go będzie ciężko pokonać, tym bardziej na wyjeździe. Zobaczymy skład: Varela, Patrick, Jardel, Lopez, Eliseu, Fejsa, Carillo, Pizzi, Żona, Staliska na ataku, Fejsa. No ten skład, co ma raczej Benfica na co dzień. No tam jakichś wielkich, niesamowitych transferów nie zrobili, no ale pora rozpocząć mecz o jakiekolwiek punkty, bo fajnie by było wyrwać. Przy piłce Benfica, Rafa na skrzydle do środkowania. Tutaj powinien Matynia wybić tą piłkę, ależ teraz błąd naszych obrońców. Mogło to się naprawdę fatalnie skończyć. Wolsztyński, Żurkowski, genialnie to zrobił Żurkowski, będzie uderzenie z dystansu. Ja już byłem pewny, że to jest bramka, autentycznie, tak ładne uderzenie, aż powtórkę zobaczę. No zobaczmy, no kurde, centymetrów brakowało. A Ambrosiewicz znowu traci piłkę w Lidze Mistrzów, w głupi sposób. No wie, pamiętamy jak to było w meczu z Barceloną bodajże. Niczego się ten chłopak nie nauczył. Taliska, Jonas i to jest niestety 1-0. To jest niestety 1-0 i znowu Maciej Ambrosiewicz jest takim pośrednim sprawcą tego, że Górnik traci bramkę. Wolsztyński ma troszeczkę miejsca, Varela interweniuje. No coś z tego jeszcze może, nie no, Wolsztyński, no coś ten Wolsztyński słabo grał. No i przegrywamy drugi mecz w Lidze Mistrzów. Zaledwie 1-0. Wielka szkoda, że nie udało się wygrać, bo można było chociaż zremisować. Na pewno nie byliśmy gorszą drużyną od Benfiki. Okej, następny mecz to mecz z Wisłą Płock. Gramy na wyjeździe. No i tutaj widzimy troszeczkę bardziej rezerwowy skład. Na sobie temu Nowakowi zadebiutować. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że coś wyjdzie. Doleżał niech sobie zagra. Pawłowski. Adam też tam Adamczykowi zagrać. I może Olszewskiemu. No troszeczkę zmian jest. Albo jeszcze środek pola. Kurzawa jest troszeczkę zmęczony. No ale ja teraz zapraszam was na skrót tego spotkania. Akcja.
Wisły Płock, Loska już w piątej minucie musiał interweniować. Grendel. I duży uderzeń do Alvareza, a jak niewiele brakowało, no dosłownie centymetrów zabrakło, abyśmy już w 16 minucie prowadzili w tym spotkaniu. Alvarez, uderzenie, Kiełpin interweniuje, słabe uderzenie niestety. Jeszcze rzut rożny dla Górnika Zabrze. Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Grendel trafia w poprzeczkę, Szyżurkowski dobija, zablokowane uderzenie. Teraz to była idealna sytuacja, aby wyjść na prowadzenie. Alvarez. Alvarez, ładne podanie do Kondziora. Ten do Nowaka, jest bramka 1 do 0 i bramka debiutancka. Pierwsza bramka naszego juniora, co ma zaledwie 52 overalla. Nowak swój zagrał pierwszy mecz. Przypominam, że on ma potencjał coś 82, więc no to jest przyszłość Górnika. No i fajnie, że udało mu się już w pierwszym meczu w debiucie trafić bramkę. No cóż, no Kondzior, no prawda, włożył mu na... Jak to się mówiło? Piłkę na patelnię? Nie wiem, jakoś tak to się mówiło. Że on po prostu musiał trafić tą bramkę, ale co nie zmienia faktu, że no trafił i jest 1 do 0. Alvarez przyjmuje, dole żal. Podanie tutaj do Alvareza i słupek. Co tutaj, jakiego ma pecha? Dole żal już tutaj na skrzydle. Będzie uderzenie! Znowu tyle zabrakło, no. Mogło być więcej tych bramek, moglibyśmy już spokojnie wygrywać 2-3-0, no gdyby to wszystko siadało, ale coś nie siada, no. No i koniec spotkania, udało się wygrać 1-0. No nie ukrywajmy, nie był to jakiś porywający mecz. No ale najważniejsze jest to, że udało się wygrać i mam nadzieję, że naszą przewagę nad drugim miejscem skutecznie powiększyłem. Auler Bartosz, póki co to jest jeden z bardziej perspektywicznych piłkarzy naszej szkółki juniorów. Warunki fizyczne nie są złe, techniczne też. Może być naprawdę bardzo ciekawy z niego zawodnik. No i bardzo przyjemna informacja, Rafał Kurzawa został wybrany zawodnikiem miesiąca w Lotto Ekstraklasie. No i na ostatni mecz w tym odcinku gramy z Arką Gdynia, która zajmuje o dziwo trzecie miejsce, czy tam drugie, więc to jest naprawdę fajny wynik, tyle że 3 dni później gramy z PSG, więc wypadałoby wyjść troszeczkę innym składem. I za Żurkowskiego Szymon Matuszek. No i cóż, takim składem wychodzimy na mecz z Arką Gdynia. No już podanie do Kurzawy. Ten dobre tutaj podanie do Nowaka. I to będzie uderzenie i jest bramka! Co za napastnik! Drugi gol, druga bramka. Jeszcze raz. Podanie do Nowaka, ten mocne uderzenie, no i od słupka, no proszę Państwa, z tego chłopaka coś na pewno będzie. 16 lat, słabsza noga, 5 gwiazdek, 3 gwiazdki sztuczek, szkoda, że nie 4. No ale te 16 lat i no perspektywiczny bardzo piłkarz, Szymon Nowak. Alvarez, Berbaspin, no i będzie uderzenie z dystansu. Broni bramkarz Arki Gdynia, ale będzie jeszcze... Rzut rożny, a szybko go jakoś tak wykonamy. Aj, za głęboko chyba. No, dokładnie. Alvarez, świetne podanie tutaj do Nowaka. Nowak, druga bramka. Następca Angulo. Mówię wam, to jest następca Angulo. Genialny występ młodego 16-letniego piłkarza. No, ale trzeba też pochwalić Alvareza, no bo genialna asysta. No, zobaczmy, Berbaspin. Genialnie wypatrzył. No i z lewej nogi uderzył, no to jest te 5 gwiazdek słabszej nogi, on nie ma słabszej nogi. Szymon Nowak, trzecia bramka w Ekstraklasie. Nowak, podanie tutaj do Alvareza. Alvarez do Nowaka, a uderzmy z dystansu. Alvarez, zrobił to, Alvarez znowu to zrobił. Znowu taka bramka z główki. Alvarez, co za kot. Zobaczmy, no tutaj genialne uderzenie Nowaka, no gdyby on to trafił, to informa ofensywnego by na pewno dostał. Ale, wow, jestem ciekaw, czy to będzie zaliczone jako asysta, bo jak to będzie zaliczone jako asysta, to dam mu informa. Kozłowski. Kozłowski, o Jezu, jakie mocne podanie. Ale tu jeszcze Wolsztyński, to będzie 4? Już to było proste uderzenie, no i cóż, no na mecz z PSG
Chyba wiecie, kto zagra. No dam temu młodzianowi zagrać. Kurde, tak się rozpędził. Jakby jeszcze PSG trafił. O, oglądajcie koniecznie następny odcinek, bo sam jestem ciekaw, czy trafi bramkę. Ale tu jeszcze jest podanie do Alvareza. Znowu Berba spin, podanie do Kurzawy. Kozłowski. No ma 59 overalla, no niby mogłem się spodziewać takiego strzału, ale... Ale no kurde. Dobra, nieważne, wygraliśmy 3 do 0. Ja jestem ciekaw, czy EA uznała tą poprzeczkę jako asystę. Tak! Tak, asysta, zobaczcie. Dwie bramki i asysta. Dobra, dostaję informa. Teraz widzicie go na ekranie. 63 albo 62 overalla. No nie jest to dużo, ale cóż, no w końcu brązowy inform, no. Wiecie co? Doleżal ma już dosyć dobry overall, a ja bardzo bym chciał tego Nowaka wykoksić, więc tutaj pójdziemy w dribbling. O, coś w tym stylu. Czyli będzie trenować i wykończenie, i dribbling. Mam nadzieję, że ten jego overall będzie sukcesywnie rosnąć. To jest bardzo ważna rzecz, żebym nie zapomniał. Nowak wchodzi tutaj i oczywiście Ambrosiewicz. Nie będzie grać w Lidze Mistrzów, tylko Pawłowski. No i takie składy na pewno raczej wyjdziemy na następny mecz z Paris Saint-Germain na wyjeździe. Tak się prezentuje tabela po dzisiejszym odcinku. Aż 8 punktów przewagi nad drugim miejscem i 11 nad trzecim, więc no powoli deklasujemy tą ligę. Aż 10 zwycięstw, 2 remisy i tylko jedna porażka. Ta Wisła Kraków mnie trochę martwi, znaczy nie mnie, raczej powinien mojego ziomka martwić. Pozdrawiam cię, Michał, jak to oglądasz. 15 miejsce, no tak średnio bym powiedział. Legionia na 6, też dziwnie. Jagiellonia na 8. No ale cóż, w następnym odcinku zmierzymy się z Paris Saint-Germain, z Śląskiem Wrocław oraz Sandecją Nowy Sącz. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał, że tak, zostawcie łapkę w górę, walnijcie dzwona, aby dostać powiadomienie o piątkowym live, który będzie o 18. Przypominam wam, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, cześć i pa!